Jeśli oglądasz to nagranie, to znaczy, że nas znalazłeś. Skoro nas znalazłeś, to znaczy, że chcesz do nas dołączyć. Jeśli chcesz do nas dołączyć, musisz wiedzieć o trzech rzeczach, które nas obowiązują. Bezwzględnie. Jesteś tego pewien? Jeśli nie, wyłącz to wideo i nigdy nie przyznałeś się, że widziałeś to nagranie. Jeśli mimo tego chcesz do nas dołączyć, oglądaj dalej. Jesteś zatem gotów do przystąpienia do tajemniczego stowarzyszenia. Stowarzyszenia Ciemnych Typów. Ale żeby tak się stało, najpierw chcę Ci opowiedzieć o jego założycielu, Piotrze Frassatim. Są historie, do których bardzo lubimy wracać. Mamy swoich ulubionych bohaterów, z którymi pewnie też się trochę zaprzyjaźniliśmy. Przez wyobraźnię lubimy wspominać sobie te sceny i wydarzenia, które oni przeżywali, a my razem z nimi. Na pewno macie takie swoje ulubione historie. Ja też takie mam. Historia o Wiedźminie Geralcie. Historie o początkach naszego państwa w cyklu Odrodzone Królestwo. Piękne historie ze Śródziemia. Pełne bitew archiwum burzowego światła. Mroczny pan lodowego ogrodu. Nie może też zabraknąć Kubusia Puchatka. I rzeczywiście to wszystko są piękne historie, wspaniałe wydarzenia, wielkie opowieści. Ale oprócz tego, że dają nam trochę satysfakcji i przyjemności, nie są w stanie dać nam tego, co może dać nam jedna historia, jedna książka. I zapewne domyślacie się, co to za książka, co to za historia. Jakiś czas temu opowiadał o niej ojciec Grzegorz, mówiąc, że słowa zawarte w tej książce są najważniejszymi, jakie możemy usłyszeć. A chodzi oczywiście o Biblię. Odkrył i zrozumiał tę prawdę, że tu są zawarte słowa Boga, które potrzebne są nam do dobrego życia, właśnie dzisiejszy bohater, Piotr. Kim zatem był Piotr Frassatti? Powiem wam teraz tylko tyle, że chciał być zapamiętany jako święty z fajką. Nie jako ten z obrazków ze złożonymi rękami, ale ten, który jest bardzo zwykłym człowiekiem, też zmagającymi się ze swoimi różnymi słabościami. Święty z fajką, tak chciał być zapamiętany. No to może i mi się uda. A tymczasem przesłuchajmy świadków. Najpierw jego siostra. Ktoś zapukał kiedyś do drzwi naszego domu. Na progu stała kobieta. Na ręku trzymała bose dziecko. Dodo był wtedy mały. Szybko ściągnął swoje buty i podał kobiecie. A potem od razu zamknął drzwi, żeby ktoś nie nadszedł i nie sprzeciwił się. Innym razem przyszedł do nas biedak. Mówił, że jest głodny i że nie ma pracy. Ojciec kazał mu odejść, bo poczuł od niego alkohol. Dodo zaczął płakać. Mamo, jakiś pan przyszedł, a tatuś nie dał mu nic do jedzenia. Biegnij szybko za nim i przyprowadź go tu. Damy mu jeść. Zgodziła się mama. Kiedy był już starszy, ze wszystkich wycieczek wracał bez grosza, bo albo zapłacił komuś za przejazd pociągiem, albo kupił mu jedzenie. Kiedyś pojechał do Niemiec. Miał ze sobą sporo pieniędzy, które, tak, rozdał biednym. Raz w miesiącu przychodził do klasztoru zaprzyjaźnionych sióstr. Pytał, ile wydały na biedne dzieci. I gdy usłyszał, płacił rachunki. W mieście
regularnie odwiedzał bezdomnych. Przynosił im jedzenie i lekarstwa. Kiedyś wrócił do domu bez płaszcza, bo jakiś biedak mógłby bez niego zamarznąć z zimna. Posłuchajmy teraz, co o nim mówią jego koledzy i przyjaciele. Pamiętam, w kościele trwała wtedy adoracja Najświętszego Sakramentu. Niedaleko mnie klęczał młody człowiek. Przyciągnął moją uwagę. Spoglądałem na niego nie jeden raz. Kto to jest? Zapytałem w końcu kolegę. To Frassati, syn senatora. Klęczał tak około godziny. Miał taki wyraz twarzy, że odwracałem oczy od Najświętszego Sakramentu i patrzyłem na niego. Innym razem widziałem go podczas mszy świętej, jak klęczał na posadzce między innymi. Ci, którzy szli do komunii świętej albo wracali po jej przyjęciu, potrącali go. Nie zwracał na to uwagi. Tak był skupiony, że nie zauważył nawet, że wosk świecy stojącej tuż obok kapie na jego ubranie. Piotr zakochany był w trzech rzeczach. W górach, w ubogich i w Panu Bogu. Wszystko przeżywał z Jezusem. Nawet kiedy z przyjaciółmi chodzili po górach, potrafił zejść i zboczyć ze szlaku, minąć schronisko po to, żeby zdążyć na mszę świętą. Taki był Piotr. Pod koniec studiów założył Stowarzyszenie Ciemnych Typów, wspólnotę z bardzo tajemniczą nazwą, ale jej cel był taki, aby podtrzymywać przyjaźń, która zawiązała się właśnie w czasie studiów, w czasie górskich wędrówek. Czas, kiedy żył Piotr, to był czas trudnych decyzji, ale on wiedział, jakie trzeba podjąć. Dlaczego? Ponieważ był posłuszny temu, co mówi Pan Bóg. Kiedy miał 24 lata, zachorował i tak naprawdę w domu nikt nie wiedział, że jest umierający, ponieważ w tym czasie wszyscy zajmowali się babcią Piotra, która również umierała. Dopiero w czasie pogrzebu, kiedy wokół trumny stanęło całe mnóstwo ubogich i żebraków, którym Piotr pomagał, jego ojciec powiedział: nie wiedziałem, kim jest mój syn. A zatem pytam cię na koniec, czy podjąłeś już decyzję, czy chcesz wstąpić do Towarzyszenia Ciemnych Typów? Pamiętaj o trzech rzeczach: przyjaźń, ubodzy i Bóg, jeśli podejmiesz wyzwanie i jeśli chcesz do nas dołączyć, musisz odpowiedzieć na pytanie. Pomyśl, skąd siły do życia czerpał Piotr Frassati? Czekamy na twoją odpowiedź.